Witam wszystkich bardzo serdecznie 21 grudnia, czyli w 21 odcinku Pokémonowego Kalendarza Adwentowego. Oczywiście jeśli seria wam się podoba, to miło by mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję, a na razie bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! A dzisiejszym Pokémonem, którego będziemy omawiać, jest Aurorus, albo Aurores, albo jakkolwiek inaczej się to wymawia. Aurorus został dodany w generacji 6 i posiada typ kamienny i lodowy. Jego oryginalna japońska nazwa to Amararuga. Oznacza to dinozaura Amargazaura. Mierzy 270 cm i waży przy tym 225 kg. Posiada abilitki takie jak Refrigerate, dzięki której na początku walki zmienia wszystkie ruchy typu normalnego na typ lodowy. Zmienionym w ten sposób ruchom daje również bonus 10% do mocy oraz abilitkę Snow Warning, która wywołuje grad na 12 rund. Aurorus to Pokémon dinozaur, który przypomina sauropoda. Jest koloru niebieskiego z jaśniejszym spodem. Ma jasno-niebieskie oczy, długą szyję i długi ogon z końcówką w kształcie łzy. Na głowie ma białe oznaczenie w kształcie litery V z pojedynczym jasno-niebieskim kryształem na środku. Dwa duże żagle wystają z jego głowy i spływają wzdłuż szyi. Żagle są blado-żółte u podstawy i przechodzą w fioletowe na krawędziach. Jednak jego żagle mogą zmienić kolor w zależności od nastroju. Po obu stronach jego ciała biegnie linia małych kryształków lodu. Aurorus to cichy i miły Pokémon z natury, ale w stanie wściekłości potrafi tworzyć lodowe ściany lub zamykać wrogów w lodzie. Kryształy na jego ciele wytwarzają mroźne powietrze o temperaturze aż minus 150 stopni Celsjusza. Kiedy Aurorus wyje, na niebie pojawi się kilka zórz. Aurorus posiada swoją preewolucję, jaką jest Amaura. Zadebiutował w 23 odcinku serii X i Y, a tak wygląda jego shiny. No i to by było na tyle z tego odcinka. Oczywiście jeśli wam się spodobał, to miło by mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję, a na razie dzięki za oglądanie, mówił Xayan, siema.